Hej, z tej strony Shadow. Witam Was w kolejnym tutorialu. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić takie wiatraczki. Czego będziemy potrzebowali do zrobienia tego dużego wiatraczka? Jednego koloru modeliny, ja użyję czerwonego z brokatem z firmy Premo, wałek, żyletkę lub nożyk, narzędzie kulkowe z małą kulką, żeby zrobić dziurkę tutaj, gdzie jest kółeczko montażowe i zamiast tego różowego kółeczka użyję dzwonka. Wyrabiamy modelinę. Wałkujemy modelinę. Na grubość 1 mm, tak do 1,5, żeby nie było za dużo. I nożykiem wycinamy kwadrat. Mój kwadrat ma wielkość 3x3 cm. Wyznaczamy środek na naszym kwadracie, delikatnie nacinając go żyletką lub nożykiem. Także dosłownie delikatnie widać te linie, tak żeby oczywiście nie przeciąć całego kwadratu, bo jest to nam niepotrzebne. Tylko delikatnie, żeby było widać szkic tych linii. Linie szkicowe nacinamy w połowie, tak jak tutaj mamy środek, to tutaj jest cała długość i w tym miejscu znajduje się środek linii. Wiem, że na czerwonej modelinie widać to trochę w dziwny sposób i światło jest takie trochę denne, natomiast tak jak widać tutaj jest środek i tniemy na linii szkicowej w połowie. I teraz bierzemy po jednym rogu z każdego trójkąta i zaginamy go do środka. I tak wygląda na początku nasz wiatraczek. Teraz zamiast tej różowej kropeczki, która jest w tym niebieskim wiatraczku, ja użyję po prostu takiego małego srebrnego dzwoneczka, który przed chwilą uciekł mi na podłogę. Za pomocą Fimo Liquid robię sobie tutaj na środku taką malutką kropeczkę i wciskam dzwoneczek, żeby po prostu w razie czego jakby coś, to żeby on nie wypadł. I po prostu jak wiatraczek będzie sobie wisiał na breloczku, to będzie sobie dzwonił. Jeżeli zdarzy się tak, że po upieczeniu dzwoneczek Wam nie będzie dzwonił, o ile użyjecie dzwoneczka oczywiście, to za pomocą takiego cienkiego nożyka albo na przykład igły trzeba, że tak powiem, wydłubać tam ze spodu tą kuleczkę, która jest w dzwoneczku, ponieważ prawdopodobnie kuleczka przykleiła się do liquidu i trzeba ją po prostu z tego kleju uwolnić i wtedy dzwoneczek będzie normalnie dzwonił. Następna rzecz, którą robię, to zrobię tutaj taką dziurkę, żeby można było włożyć kółeczko montażowe. Jeżeli chcecie zrobić z tego na przykład magnes, to oczywiście nie musicie robić takiej dziurki. Może ona być w tym miejscu albo w tym miejscu. Ja zrobię tutaj, dlatego że tutaj jest więcej modeliny. Nie będzie obawy, że modelina się połamie albo wyrwie się jakoś dziwnie, nie wiem, przy mocniejszym pociągnięciu. Pamiętajcie o tym, żeby również i z tyłu trochę powiększyć tą dziurkę, żeby kółeczko montażowe miało jak przejść na wylot. Na drugi wiatraczek będą potrzebne 4 kolory, ale można również użyć 2. Ja użyję modeliny Fimo Sahary, modeliny czerwonej ze Sculpey, narzędzie kulkowe do zrobienia dziurki, wałek, żyletka lub nożyk i modelinę transparentną na to kółeczko w środku. Ponownie wyrabiamy modelinę, wałkujemy na grubość 1 mm. Wyrabiamy drugi kolor. Wałkujemy drugi kolor na grubość 1 mm. Ten drugi wiatraczek będę robiła mniejszy, dlatego kółka rozwałkowane są mniejsze niż ten poprzedni. Wycinam nożykiem lub żyletką kwadrat. Ten kwadrat ma 2x2 cm i co teraz robię, to biorę, można sobie oczywiście odmierzyć na przykład linijką, albo na kartce, możecie na przykład z karteczki wyciąć kwadracik 2x2, a później
odmierzamy sobie jeden kwadrat na drugiej modelinie. Wycinamy taki sam kwadrat jak z tego pierwszego koloru. Jeżeli robicie z dwóch kolorów, to zostawiacie dwa kwadraty. Jeżeli robicie z czterech, każdy kwadrat powinien mieć inny kolor. Następna rzecz, którą robię, tym razem nie szkicuję nożykiem linii na kwadracie, tylko przecinam oba kwadraty w poprzek na cztery części w ten sposób. I z drugim kolorem robię to samo. I teraz z każdego koloru biorę po dwie części. Zostają nam po dwa kwadraty z każdego koloru. Jeżeli robicie cztery, to z każdego koloru powinien być jeden kwadrat. I teraz układamy trójkąty naprzemiennie, czyli pierwszy kolor, drugi kolor, pierwszy kolor, drugi kolor. I tak jak w poprzednim wiatraczku, zaginamy jeden róg. Za pomocą narzędzia kulkowego można troszeczkę zblendować ze sobą tutaj te kolory na środku, żeby ta modelina nie rozkleiła się przypadkiem podczas użytkowania później wyrobu. I jeden róg zaginamy do środka i tak robimy z każdym trójkątem. Tutaj na środku również można troszeczkę zblendować te kolory ze sobą. I z modeliny transparentnej robię taką malutką kuleczkę. I wkładam ją na środek wiatraczka. Lekko trzeba przycisnąć, żeby on w to zagłębienie się przykleił. I teraz robię dziurkę w tej części wiatraczka. I pamiętajcie o tym, żeby ta dziurka była na wylot, żeby można było łatwo włożyć kółeczko montażowe. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Oprócz tego, jeżeli macie propozycje na jakieś następne tutoriale, to oczywiście piszcie w komentarzu oraz subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!